Idź się sk***, syny won, jestem żoną oficera. Jak przyjdziecie jeszcze raz, poskarżę się Armii Krajowej i wam pokują kulę w łeb. I oni wyszli wtedy. Najpierw przyszedł taki elegancki pan z wyszukanymi manierami i pytał się, czy nie może. Matka miała dwa pokoje z kuchnią, czy nie możemy wynająć mu pokoju. No, matka się zgodziła, przyprowadził żonę, ale ze względu na to, że moje mami całe życie pracowało w żydowskiej firmie jako krawcowa, znała się na Żydach, na typach ludzkich. Od razu się zorientowała, że żona jego jest Żydówką, ale zamknęła buzię, to jest nie jej sprawa. Pamiętam jak przez mgłę, że to była rodzina Kaplickich. Mieszkali u nas 2 miesiące i później przyszli szmalcownicy. Ale źle trafili, bo akurat dwóch braci remontowało mieszkanie. Zaczęli się stawiać, a ci malarze stary warszawiacy powiedzieli, poszło wam, wie pan, no, dali spokój. Więcej się ci szmalcownicy nie pokazali, ani ten pan Kaplicki. Jakoś gdzieś tam utknęli. Nie wiem, czy przeżyli. Później, no, bieda była. Później matka dała ogłoszenie w gazecie, albo tam gdzieś w takim biurze prasowym, że ma pokój do wynajęcia. I przyszła kobieta z chłopaczkiem. On się przedstawił, jestem Marian Dąbrowski, ale matka miała od razu podejrzenia, że to jest żydowskie dziecko i się nie pomyliła. No i on wychodził, tego mieszkali tam parę tygodni, wychodził na podwórko, to tamto i dzieci zaczęły mu dokuczać. Jest Żydem, że to. No to matka zaczęła kombinować, poprosiła swojego ojca, mojego dziadka, który był z zawodu stolarzem, na kolei pracował jako stolarz w warsztatach tam na Warszawa-Praga. No i brat mojej matki, oficer artylerii, pod fałszywym nazwiskiem ukrywał się. Zmienił nazwisko, zmienił dokumenty i razem z dziadkiem przyszli i zrobili dla tego chłopaczka skrytkę. No i tak się zaczęła epopeja z Żydami. Później jego brat przybył, ciotka tego. Także summa summarum. Od chwili, jak się pokazał ten Marian Dąbrowski, bo to było jego okupacyjne nazwisko, do wybuchu powstania, to jak myśmy z siostrą zmarłą obejrzeli, to przez nasze mieszkanie się 30 Żydów. Kuchni były dwie szpiżarki. Jedna szpiżarka była z okienkiem, która wychodziła na podwórko, wie pan, żeby się. A druga była ciemna. I w tej ciemnej był taki uskok o takiej grubości. I w tym uskoku była zrobiona, że tak powiem, ślepa ścianka wyklejona papierem i tam się chowali, jak ktoś niepowołany się mógł znaleźć w mieszkaniu. Z tym, że była później wpadka, wsypa, przyszli, że tak powiem, szmalcownicy, nakryli to wszystko, no musiała matka to wszystko zlikwidować, oni się dostali jakiś okup niego. Ja byłem wtedy w mieszkaniu i ten Józio, który, z którym też spał ze mną razem w jednym, co jakoś się dogadali tego, to były te dwie siostry Orensteinowe z Częstochowy i tych dwóch chłopaków wtedy. Jakoś się dogadali tego, dali spokój. Mieszkanie było czyste, żadnych Żydów nie było. I później jakoś się tak złożyło, że ojciec tego Ignaca, który miał wygląd takiego, wie pan, typowego Żyda, że mu tylko brakował mundur SS z czterema tutaj gwoździami. Rasowy nordyk. No prawdopodobnie pochodził z tego szczepu Chazarów, nie? Z Semitami nie miał nic wspólnego. I on wziął tego Ignaca, gdzieś go tam, jak to się mówi, zadołował i później przyprowadził go na parę dni. Akurat znowu przyszli szmalcownicy. Ale matka nakryła tego Ignaca własnym ciałem. Nie wiem, czy to się nadaje do druku. Wszystko powiedzieć prawdę.
Oni stali nad łóżkiem, a matka mówi tak: idźcie z syny won, jestem żoną oficera. Jak przyjdziecie jeszcze raz, poskarżę się Armii Krajowej i wam pokują kulę w łeb. I oni wyszli wtedy. Wiedzieli, lepiej z tą babą nie zaczynać. To mnie zacytował Ignac, jak byłem w Izraelu, jak jeszcze żył. Nie? On umarł 2 lata temu. A był w moim wieku, 81 lat miał. No i tak to wyglądało. Także później z Żydami nic nie było. Później powstanie, no przyszedł ten stary Kaduszyn, został tam na całe powstanie. Później żeśmy się rozstali. No i normalna rzecz, wyzwolenie, euforia, powrót do Warszawy, tego, budowanie nowego życia. Także tak to można powiedzieć. No.